Dzień dobry, nazywam się Marcin Kałuski. Witam Państwa serdecznie w programie Spięcia. Dzisiaj goszczę Sławka Łyczko z Ośrodka Myśli Królik z Bielska Białej. Ośrodek ten zajmuje się pomocą i rehabilitacją dzikich zwierząt. Cześć Sławku. Cześć Marcin, dzień dobry Państwu. Yy, przyniosłeś coś ciekawego dzisiaj do nas, tak? Jest to broń palmera. Możesz się zaprezentować? Yy, tak, widzę, że zaczynamy z grubej rury, choć to kaliber 13 mm. Yy. Natomiast ta broń służy do pomocy zwierzętom. Nie każda broń musi służyć do tego, żeby zwierzę kaleczyć. E, dzięki wsparciu ludzi dobrej woli fundacji udało nam się ten sprzęt, o którym też to marzyliśmy, e, zakupić, przede wszystkim zarejestrować. Bo już taki sprzęt wiatrówka o zwiększonej mocy mm. musi być zarejestrowana. Trzeba przejść też e, specjalne badania lekarskie. E, Ile to kosztowało? Na pewno wszystkich zainteresuje. Tak, no, nie są to, to nie są tanie rzeczy. No, ponad 10 tysięcy złotych. Też same później strzykawki, bo to też musicie zobaczyć. Są takie strzykawki, gdzie jest zadawany środek do chwilowego usypiania zwierząt. Wprowadzony jest tutaj do lufy. Ustawia się odpowiednie ciśnienie. Zależy się od odległości. Tak. E, no ale to jest e, użycie takiej broni. No, nie wszyscy też sobie zdają sprawę, dzwonią do nas, no macie broń taką Palmera, czemu nie możecie zadziałać teraz szybko? Natomiast jest No właśnie, tak, to, muszą być specyficzne warunki, tak? tak muszą być spełnione specyficzne tak? warunki, no tak. Ponieważ e, użycie takiej broni w terenie, powiedzmy, zabudowanym, hmm. czy nawet w bliskości y, jakichś zabudowań, e, musi być obstawa, jakiś służb, policji, straży miejskiej, żeby nie zrobić krzywdy y, osobom trzecim, ludziom postronnym. Przede wszystkim na miejscu musi być też lekarz weterynarii, ponieważ środek, który zadaje się do tych y, strzykawek, może posiadać tylko lekarz weterynarii więc i musi być jeszcze zwierzę w odpowiedniej odległości yy, i w bezpiecznym miejscu. Więc zgranie tych y, sytuacji jest bardzo trudne, tak? Jeżeli uda się załatwić obstawę policji, lekarza weterynarii, to być może zwierzę już się spłoszy, które ma na przykład lekko zranioną nogę. Yy, Używam... Ale mimo wszystko są sytuacje, kiedy jest niezbędna ta broń, tak? Tak, w, sy w sytuacjach takich już krytycznych, zagrożenia, powiedzmy, bezpieczeństwa, życia, zdrowia ludzi. Używaliśmy tutaj nawet niedawno czy kilkukrotnie ostatni raz na ulicy Cieszyńskiej prawie w centrum Bielska. Było bardzo głośno tej akcji nawet w całej Polsce i o ile pamiętam tak samiec Jelenia wszedł na taki dziedziniec, tak? Tak. A wcześniej biegał ulicą Cieszyńską? Tak. tak wystraszony po prostu chciał, chciał przejść z punktu A do B gdzieś po prostu przez, przez ulicę Cieszyńską. Wystraszony skrył się w taki zaułek zakładów, z którego nie było bardzo łatwego wyjścia. Policja zastawiła bramę wyjazdową, dzwoniła po nas. Przyjechaliśmy z lekarzem weterynarii na miejsce. Na szczęście jeleń spokojnie stał, przyglądał się. Natomiast też po oddaniu takiego strzału to jest mocne ukłucie. Tak? Ta igła jest grubości no, wkładu do długopisu. A to zwierzę ważyło swoje, prawda? Swoje ważyło, no prawie, może powiedzieć, pod 100 kilo, jak nie, jak nie więcej. Ale to ukłucie powoduje, że zwierzę też się wystraszy. Coś może się przyglądać, ale że oddamy strzał i też trzeba trafić w odpowiednie miejsce. To musi być mięsień, to nie może być też tkanki miękkie, ponieważ można zaszkodzić, można w... Po prostu zaszkodzić zwierzakowi w takim momencie. Czyli po oddaniu strzału trzeba zaczekać cierpliwie, tak? Zaczekać. Środek działa, powiedzmy, nie wiem, w zależności gdzie się trafi, czy w mięsień, czy, czy gdzieś pod skórę, no a nawet do 20 minut, więc to zwierzę po oddaniu strzału może w, w, w tej ferworze m, e, gdzieś się znaleźć w innym miejscu, może uciec y, i trudno będzie go odnaleźć. Natomiast... Dlatego, warto jest chyba y, hmm. dlatego ważna jest chyba współpraca ze wszystkimi służbami, tak? tak, oczywiście, żeby też siedziły może drogę tego zwierzaka, żeby za, za, bez. Zablokowały ruch drogowy. Też mieliśmy okazję uczestniczyć w takiej akcji koło, na węźle, koło Kastoramy, gdzie tam sobie Jeleń postanowił spędzać czas i, i no, stwarzał pewne zagrożenia. Natomiast jakikolwiek ruch z naszej strony z tego typu bronią wiąże się, nie wiem, z zablokowaniem na przykład drogi szybkiego ruchu, co nie jest takie proste, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób działać. Więc do takich, że tak powiem, zadań, gdzie. Ktoś dzwoni, że widzi sarnę na łące, która lekko kuleje, no to niestety no, musimy przeprosić i wybaczyć, że nie jest to takie proste y, użycie tej broni. A dla Ciebie to jest chyba duże wyzwanie, stres i chyba musisz się y, dość dużo ćwiczyć pewnie, tak? No, oś, celność. Jest to, y, jest to stres, y, ćwiczymy troszeczkę, natomiast jeżeli... Zwierzę się porusza, tu też odległości, zmienia swoje odległości, zmienia swoje położenie. No, ale, że tak powiem, każda akcja uczy nas na przyszłość, bo jak widać, w mieście takie sprzęty i takie służby no, są potrzebne, gdzie tych zwierząt po prostu, no, powiedzmy, też niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie jest, jest więcej. O. Czyli rozumiem, że ten zakup, tak, no, no okazał się strzałem w dziesiątkę, tak? Tak. I, I nie wyobrażasz sobie dzisiaj bez niego takiej pracy, tak? Pomagania tym największym zwierzętom? No, byłoby to bardzo trudne. Mhm. Można zastosować wtedy sprzęt, który mieliśmy wcześniej. No właśnie, bo mamy dość taki przedmiot, który możemy kojarzyć, tak? <noise> tak. Z ludów <noise> różnych, ale się sprawdza. Co to jest? Dmuchawka tak zwana, zwykła rurka z ustnikiem, gdzie wprowadza się też taką właśnie strzykawkę. Z, z zadanym środkiem przez lekarza. No, to działa na mniejsze odległości, ponieważ sterujemy to już siłą płuc ne, może do 10 metrów, e, ale też pomaga przy łapaniu jakichś saren w niebezpiecznym miejscu, takim, żeby się bardzo nie stresowała podejściem człowieka, więc oddaje się lekki strzał i sarna na chwilę przysypia, można ją wtedy swobodnie zabrać. Drugi ocelność? Może trochę łatwiej w związku z odległością, ponieważ no tutaj już może strzelamy. No celnie też nie oszukujmy się, może nie na 70 metrów, ale na te 40 metrów, w zależności od warunków. Natomiast tu jest bliżej, więc ta celność chyba jest bardziej, bardziej skuteczna, natomiast odległość jest mniejsza, na którą to możemy stosować. Rozumiem. Zbliża się powoli zima. Może opowiesz, jak możemy pomóc. Zwierzętom przed nadchodzącą zimą, albo też czego nie robić, tak, żeby im zaszkodzić? No tak, zima to trudny okres. Oby był łaskawy w tym roku, także i dla nas. Natomiast zwierzęta dzikie no od tysięcy lat, mm. czy setek tysięcy, są przystosowane do takich warunków atmosferycznych. Nie jesteśmy aż takimi dużymi zwolennikami w pewnego rodzaju bambinizacji y, zwierząt i podawania im tej karmy po prostu y, w zamian y, karmy naturalnej. Bardziej bym tutaj y, namawiał Państwa do, Sadzenia roślin, które są przyjazne zwierzętom, czy ptakom, jakieś rośliny, które dają owoce na jesień, jarzębiny, czy też różne chwasty, które ptaki zjadają na jesień. Czy, czy chodzi Ci o to, żeby zwierzęta nie kojarzyły jedzenia z ludźmi, tak? Tak, bo to może spowodować, raz, że to jest karma zawsze taka nienaturalna, bo możemy dokarmiać je, do czego też troszeczkę no, w pewnym okresie namawiamy czy pozwalamy, szczególnie wczesną wiosną, późną Jesienią, kiedy yy, jest mniej pożywienia, a jeszcze akurat y, no, potrzebuje y, pewnej masy ciała poprzez to, że hibernuje. Ale tu też wyprowadzamy troszeczkę z błędu, że nie musi to być kilogram, jak pisze niektóre źródła w internecie, ale z naszych obserwacji, ponieważ co roku zimuje z nami około 30 jeży, więc mamy porównanie, ile one tracą na wadze, też zimują z zewnętrznych boksach że nie tracą aż tak dużo tej masy na ciała w ciągu zimy. Więc też jeż z drugiego miotu, gdzie we wrześniu teraz są malutkie jeże, jeszcze bardzo dużo do, do nas takich trafia, mogą być podkarmiane. Natomiast nie robić tego cały czas, ponieważ to jest karma nienaturalna i może szkodzić. Często do, trafiają do nas jeże, z, dorosłe jeże, duże, z bardzo potężnym kamieniem nazębnym który powoduje zapalenie dziąseł, wypadanie zębów i jeż ginie z głodu przy pełnej misce jedzenia kociej karmy najczęściej, czy psiej, z której często dojadają. Ktoś, kto dokarmia koty lub też wykłada tą kocią karmę dla swojego pupila w ogrodzie, jeż jak w zegarku nauczy się, przychodzi i będzie to zjadał. My się cieszymy, bo jeżek no, korzysta z podawanej siarki. Natomiast na dłuższą metę może mu to zaszkodzić. <laughs> Więc jeżeli dokarmiać to już odpowiedzialnie, tak samo jeżeli chcemy mm, dokarmiać ptaki w karmnikach, to musimy poczytać najpierw o tym, czym to robić, jak to robić, robić to regularnie, sprzątać karmniki, ponieważ może być tak, że Skupisko ptaków przy karmniku, Jeżeli będzie jeden chory, to teoretycznie no, może zostawić bakterie chorobotwórcze, którym zarażą się inne ptaki. I nie do końca wtedy też jest to pomoc. Ale jeżeli chodzi o obserwację, tak, zaciekawienie się z jakimiś gatunkami czy zainteresowanie dziecka gatunkami, które są w naszym ogrodzie, to łatwo w tym karmniku możemy. To zaobserwować, zachęcam, ale w sposób odpowiedzialny dla, dla tych zwierząt. Sarny. Tak. Też cieszymy się, że przychodzą gdzieś może pod nasz ogród. No właśnie, umiałem wspomnieć, że nie tylko ptaki czy jeże są naszymi takimi codziennymi gośćmi w mieście, ale nawet sarny, tak? I dziki. Coraz Do... częściej takie obrazki, mam wrażenie, oglądamy. Dokładnie. Jak tak. powinniśmy się właśnie zachowywać wtedy. Dokładnie tak. Wielu. I z czego to wynika, tak? Że... Wielu ludzi szokuje, przynajmniej jak odbieramy telefony, no przebiegający nocą lis przez, po osiedlu. Lub y, jakaś sarna y, przy nie wiem, ruchliwej drodze, czy w jakimś y, w ścisłym centrum, y, czy Borsuk, y, gdzie jest na przykład na naszym kanale na YouTube, gdzie na ulicy Barlickiego na czwartym piętrze kamienicy ratowaliśmy pewnego uwięzionego Borsuka. Zachęcam do obejrzenia. Natomiast znaczy, Od lat zawsze mi powtarzasz, jak rozmawiamy, że. To nie jest tak, że zwierzęta przychodzą do nas, tylko my zabraliśmy im jakby ich naturalne siedliska, pogrodziliśmy, to wszystko je desorientuje i sprawia, tak, że też szukają tu pożywienia, próbują gdzieś tam przejść, tak. To wszystko, prawda, Marcin, i nawet nie to, że zabraliśmy, tylko dalej to robimy. I to jest chyba największy problem, ponieważ, no, sam na pewno słyszałeś, co teraz, jak sobie tutaj rozmawiamy, dzieje się. Na Sarnim Stoku w Bielsku Białej, gdzie kolejne kilka hektarów terenu, gdzie tak naprawdę to było dom tych zwierząt, zostanie zniszczony, więc czy już jest niszczony, to gdzie te zwierzęta mają się podziać, tak? Nie ma takich wspólnych korytarzy zielonych, bo zwierzęta dzikie, też kierowane wewnętrznym instynktem, w pewnym okresie muszą przemieszczać się z punktu A do B. Stąd ten jeleń na przykład znalazł się na Cieszyńskiej, ponieważ był kierowany przejściem w jakieś inne miejsce, a nie ma tych spójnych korytarzy typu potoków niezagrodzonych, nieprzegrodzonych jakąś jezdnią i musi przejść i często znajdują się w takich miejscach mm, dziwnych. To, to jest raz, a dwa, że też na przykład no, zwierzęta korzystają troszeczkę z bliskości człowieka, jest tam łatwiejsze pożywienie. E, dziki odwiedzające ogrody Cyklicznie na jesień, gdzie są spady owoców, jabłka, śliwki, orzechy. Dla nich świetny przysmak. To jest bardzo mądre, inteligentne zwierzę. Przeszkodą jest tylko siatka, ale dobrze sobie z tym radzą. Natomiast niezadowolony jest właściciel po sesji. Dokładnie. Odwiedził... Bardzo dużo skarg do redakcji przychodzi. Tak, natomiast musimy wiedzieć, że to jest cykliczne i to jest łatwy kąsek wykładany tym zwierzętom poprzez to, że na przykład nie zbieramy tych jabłek. Kiedyś może w większej ilości się zbierało, robiło się jakieś przetwory, teraz to gdzieś tam leży zapachem wabi. Bliskość lasu i takich terenów zielonych powoduje to, że one sobie tam wędrują. Zresztą no sam las, jak zobaczysz teraz, nie jest też dobrym miejscem dla tych dzikich zwierząt poprzez zwiększony ruch turystyczny. No, szerokie trasy, rowerowe, trasy rowerowe. rowery teraz elektryczne, dają też możliwość większej liczbie osób wybrać się w te góry piesi. No, gospodarka leśna no, powoduje to, że te zwierzęta nie mają takiej spokojnej azy, więc też schodzą. Paradoksalnie do, do blisko człowieka, gdzie mogą mieć nawet większy spokój, potoki wzdłuż potoku Niwka, czy wzdłuż Krakowskiej w potoku Niwka, no, ogromne stado jeleni, łań, gdzie przechodzą też sobie na, na Krzywą. Tam mają spokój. No, kiedyś bawiły się w potokach, nie wiem, dzieci, przynajmniej za naszych czasów, biegały psy, mm -hmm. był harmider, a teraz jest spokój, nikt tam nie zagląda. Jest smaczna roślinność do tego, bo są klony, wieżby i jest spokój, te jest zwierzęta tam są, tam się rozmnażają. No, nie mówię, że nie ma jakiegoś problemu z tym związanego, ale to trzeba też na większym jakimś gremium podyskutować i, i tym bardziej taka służba czy, czy, czy takie sprzęty są potrzebne, żeby zareagować w, w odpowiednim momencie. Więc my apelujemy jedynie o to, żeby też nie skracać dystansu dzikie zwierzę-człowiek poprzez tak. nawiązując do dokarmiania. Mamy też dużo zgłoszeń na nowo wybudowanych osiedlach. No właśnie powiedz mi, nowe, nowe osiedla są często ogrodzone, a dla zwierząt miasto jest trochę jak labirynt tak? ogrodzeń. Często ludzie jeszcze te ogrodzenia wykonują takie zaostrzone. Mieliśmy mnóstwo takich drastycznych przykładów, tak? gdzie zwierzę przebiło się po prostu jakimś elementem ogrodzenia. Tak mamy to takie zgłoszenia bardzo hmm. często. Yy, nie powinniśmy takich ogrodzeń stawiać yy, tak w mieście. Prawo prawo te, te, to reguluje natomiast nie jest do końca przestrzegane bo tam wysokość do 180 cm ogrodzenia nie może być ostro zakończone natomiast yy, same te kuleczki które nawet są na tych takich yy, metalowych dużych płotach yy, stawiane nie zabezpieczą to, żeby takie nie wbiło się w ciężki organizm byka jelenia, gdzie próbował przeskoczyć, akurat się, się nabił. Też rozstaw tych przęseł, które są w tych ogrodzeniach, powoduje to, że sarna biegnąc, nie wiem, myśli, że przebiegnie przez to, wejdzie głowa, przechodzi tutaj cały, całe tutaj barki, ale zostaje niestety tutaj na biodrach. Ludzie nie mają też świadomości chyba, że zwierzęta jak sarny, jelenie potrafią bardzo wysoko skakać, tak? I żaden płot praktycznie nie jest przeszkodą. No to prawda, No zdziwiło nas to nieraz, bo też widzieliśmy jak zwykła sarna potrafi odbić się i przeskoczyć przez, przez taki płot. Więc tu by też trzeba zwrócić po prostu na to uwagę, że te płoty, te bramy, tworzenie tych labiryntów... Też siatki z przęseł takich cienkich była łąka, ktoś kupił dom, wybudował płot. Sarne nie widzą siatki. Jak zmrużymy oczy, popatrzymy na taką siatkę, to też zobaczymy, że ona się zlewa z tłem, nie widać, więc ona biegnąc uderza z impetem w taką siatkę i często albo łamie sobie kręgosłup szyjny, naciąga jakieś mięśnie i, i leży po, po, po uderzeniu przy, przy naszym płocie. To bardzo często się obserwujemy takie sytuacje i jeździmy na takie, na takie akcje. Też nie tylko płoty, ale też zwróćmy uwagę na, na okna, bo to dla ptaków odbicia. Mamy duże, wielkie okna tarasowe w, w sąsiedztwie drzew, gdzie odbija się jak w lustrze środowisko. I bardzo często jest tak, tak lecik chcąc się przedostać na drugą stronę, uderza z impetem w taką szybę, ginie lub jest chwilowo oszołomiony e, lub okaleczony. Też e, Właśnie Powiedz, może w jaki sposób pomagacie zwierzętom, jakie teraz najczęściej zdarzenia mają miejsce. No, ciągle, ciągle zdarzenia drogowe z udziałem saren. To jest. E, Praktycznie nasza codzienność, jest tego bardzo dużo. Z, drobnie, z drobnych zwierząt, no to na jesień, jak wspomniałeś tutaj, jeże są tematem z drugiego miotu mm, osłabione, lekko niedożywione, czy z y, ranami, czy z już chodzą w ciągu dnia osłabione larwy much. Y, to, Teraz to jest na topie. No i ptaki, które są z przelotów, też, bo zaczynają się też, to już trwają przeloty, i niekiedy ptaki jakieś osłabione, czy bociany, które były uszkodzone, gdzieś nie mogły odlecieć, trafiają też do nas, nie wiem. Łabędzie, które wybierają jakieś miejsca, zgrupowania, też muszą przelecieć jakieś odległości, są uszkodzone. No i drobne ptaki, gołębie. Teraz jadąc tutaj na rozmowę, nawet miałem zgłoszenie przy okazji z Krakowskiej yy, zabierałem yy, gołębia, który przy drodze przejeżdżała pani, był widać, że się rusza, ale nie może odlecieć, więc tych zdarzeń mamy yy, mnóstwo zgłoszeń. To powiedz, jak taki typowy <laughs> dzień wygląda yy, twój i małżonki, tak? Tak. <laughs> Czasem budzimy się od budzika, a czasem budzi nas telefon. I to wydaje nam się, że częściej ten telefon, ponieważ jak zaczyna się ruch naszej ludzkiej działalności, czyli jadą ludzie do, do pracy, wtedy najczęściej są zdarzenia drogowe z udziałem saren. Nieczęsto dzwoni policja lub ktoś, kto... Widział to, kto jest uczestnikiem tej, tego zdarzenia. Tu też taki apel, że żeby sprawdzić, my też mamy pewne godziny odbierania telefonów, ponieważ w sezonie mieliśmy no, sezon taki wiosenny, prawda? No to liczy, liczyliśmy połączenia, no to około 80 połączeń na przykład dziennie. A my jesteśmy w okrojonym składzie, gdzie musimy karmić zwierzęta. Obsługiwać, jeździć na interwencje, odbierać te telefony. Jeszcze macie pracę zawodową, chyba? Tak? Już już na szczęście no, mogliśmy się poświęcić zwierzakom. Jeszcze żona tam dwa razy w tygodniu do pracy zawodowej jeszcze chodzi, ale Udało nam się też powiększyć troszeczkę zespół, żebyśmy Czyli mogli... Czyli robicie wszystko, żeby skupić się na pomocy zwierzętom? To no tak, to rano być może zamiast śniadania i kawy jest wyjazd na akcję, e później karmienie około stacjonarnie setki zwierząt, jakby tak policzył, które przebywają w ośrodku. Odbieranie już telefonów z poradami z powiedzmy z całego południa Polski, ponieważ takie ośrodki tylko dwa są w Województwie Śląskim, więc tych przypadków jest dużo. Planowanie działania, czyli, bo my jeszcze cały czas budujemy ten ośrodek, on jest stworzony, ale mamy plany, mamy. Chcemy go po prostu też dostosować, troszeczkę działka, oddział B tak zwany większy, gdzie, gdzie możemy już na bazie doświadczenia zbudować coś lepszego. Więc budujemy, i często też następna akcja przerywa nam proces budowy. Zbliża się już popołudnie, wieczór, następne karmienie wieczornych zwierzaków nocnych, typu lisy, czy tam sowy. Obsługa zwierząt, które już w ciągu dnia trafiły, często zabiegi. Weterynaryjne, bo to już trzeba powiedzieć, że na szczęście udało się i od dwóch lat funkcjonuje gabinet weterynaryjny w budynku ośrodka. My go wynajmujemy pani doktor Izabeli Caus, która od lat z nami współpracuje, więc już nie muszę tego. To jest też... taka zaufana osoba, która stale dba, tak? A czy leczy zwierzęta, leczy zwierzęta, bo też nie każdy lekarz weterynarii do dzikich zwierząt y, zna się i będzie chciał chętnie y, spojrzeć, natomiast od lat współpracujemy, dziękujemy bardzo, natomiast kiedyś musieliśmy jeździć z tymi zwierzętami, natomiast tutaj mamy za drzwiami można powiedzieć i salę operacyjną i rentgen, y, który udało się y, zakupić dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, dziękujemy bardzo, jest to niezbędne narzędzie diagnostyczne o każdej porze dnia i nocy, Pierwszej, drugiej w nocy y, możemy prześwietlić takie zwierzę, podjąć decyzję, y, co robić dalej. E, więc ten gabinet weterynaryjny i zabiegi, tak? Składania skrzydeł ptakom czy y, składania połamanych nóg jest lekarz weterynarii za drzwiami. Przyjmuje także komercyjnie oczywiście. Więc można się wybrać ze zwierzątkiem. Do, no ale to do wszystko doktor? robi wielkie wrażenie, bo pamiętam, gdy byłem y, u Was wiele lat temu, gdy zaczynaliście działalność, y, to jakby to wyposażenie, wasze możliwości były skromne, mieliście ogromny zapał, a dzisiaj z każdym rokiem y, coraz bardziej się profesjonalizujecie, prawda? No tak, jak mówi przysłowie, kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Y, widzimy. Widzimy, przynajmniej ja. To znaczy profesjonalizujecie się po to, żeby skuteczniej pomagać, tak? Żeby, skute żeby skuteczniej pomagać i yy, żeby nam się pracowało no, troszeczkę łatwiej, żeby y, pomoc była skuteczniejsza, bo często no, trzeba czekać na nas. Może też nie dojedziemy w każde miejsce, ponieważ no, przy ograniczonym składzie nie możemy sobie pozwolić opuścić ośrodka. Więc tym bardziej mamy plany jeszcze na coś więcej, więc może jak się spotkamy za jakiś czas, będziemy mogli znowu Cię czymś zaskoczyć. I już mnie zaskoczyliście tym, że potrafiliście pomóc nawet rysiom i wilkom, tak? To A, też no tak, wasi mieszkańcy. myślę, że to nie tylko Ciebie zaskoczyły te zwierzęta, ale nawet moją żonę, z którą prowadzę ten ośrodek ponieważ jak budowałem pierwszą, taką mocniejszą wolierę, mówiłem, że może kiedyś trafi się jakiś większy drapieżnik, na co ona mówiła, no stukała się po głowie, że to raczej jest niemożliwe i były w sumie już cztery wilki i bardzo cztery rysie w naszej historii stąd, że współpracujemy blisko ze Stowarzyszeniem dla Natury Wilk to są badacze, doktorzy nauk, badacze tych dużych drapieżników w Polsce od 96 roku. Łączy nas ten sam lekarz weterynarii, Izabela Całus. I bywało, że chyba razem jeździliście nawet na drugi koniec kraju, prawda? Tak, żeby pani pomóc. doktor jeździ ze stowarzyszeniem. My raczej nie mogliśmy tego ośrodka opuścić, ale ja mówię to combo, czyli stowarzyszenie, które też jest tutaj po sąsiedzku, obecność pani doktor w ośrodku i gabinetu i nasze zezwolenie i podstawowe warunki na przetrzymywanie tych drapieżników. Pozwoliły na to, że trafiały te poszkodowane zwierzęta na krótko, oczywiście do, do naszego ośrodka. Chociaż, ryś, pierwsza ryśica Marysia z węgierskiej górki była z nami 8 miesięcy, później poprzez obroże telemetryczne, jest monitorowany każdy taki drapieżnik przez stowarzyszenie i zdaliśmy egzamin, więc opieki nad tymi zwierzętami, więc myślę, że no jeszcze nie jeden wilk czy ryś znajdzie u nas pomoc, natomiast no my musimy być też gotowi na podjęcie tak odpowiedniego czy zaopiekowanie się tak no, specyficznym pacjentem. Dalej to dla ciebie jest taka wielka satysfakcja ten kontakt ze zwierzętami, kiedy widzisz, że no, zrobiłeś wszystko, zwierzę doszło do siebie, wypuszczasz je z powrotem do środowiska. Bo, tak, tak już, że tak powiem nie zamykam tak często tego ośrodka, jak było kiedyś, ponieważ no musicie, musisz wiedzieć, się Państwo wiedzieć, że to jest bardzo duży e, ciężar emocjonalny prowadzenia takiego ośrodka, ponieważ patrzy się na cierpienie tych zwierząt, e, często trzeba podjąć decyzję o. Skróceniu cierpienia, czyli eutanazji. Nie jest to przyjemne, ale tak, jak najbardziej czerpiemy dalej z tego satysfakcję. Już doświadczenie nauczyło nas też pewnych odruchów w stosunku do emocji, które, które przeżywamy i wiemy, jak to, wiemy jak to robić, więc no, jest zapał, i mówię, nie zamykamy już tak często, chcemy to robić, chcemy powiększać kadrę, czy ten ośrodek. E... Tak, a wspomniałeś, że mm, mieszkańcy wszyscy możemy pomóc, tak? Yy, wam w prowadzeniu działalności, tak samo jak w przypadku broni, tak? Gdzie, gdzie mieszkańcy mogli się składać. No powiedz, w jaki sposób można was wesprzeć, no tak, kiedyś dokładaliśmy z własnej pensji do tego ośrodka, żeby go w ogóle prowadzić. Później powstała Fundacja Myśli Królik na pomoc dzikim zwierzętom i dzięki ludziom dobrej woli, za co bardzo serdecznie Państwu dziękuję, czy ciągle jesteśmy wspierani, bo tak naprawdę dzięki wsparciu Fundacji czy też pewnych gmin, czy no, miasto Bielsko-Biała także tutaj uczestniczy w tym w tym wsparciu, choć mogłoby być troszeczkę e, większe, porównując to choćby do, 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 nie wiem, schroniska dla psów czy kotów. E, także ta umowa, umowa jest, natomiast no, my musimy dbać o te pieniądze, bo nie ma finansowania takiego odgórnego, powiedzmy, z państwa e, dużych pieniędzy, więc musimy. Sprzedawać kubki, tak? Można, mamy na stronie internetowej sklepik, gdzie można zakupić jakiś gadżet, kubek. Teraz też będziemy, zapraszamy bardzo serdecznie 7 listopada do akwarium. Będziemy tam opowiadać szerzej, pokazywać jakieś slajdy o zwierzętach i będzie to także promocja naszego kalendarza na 2023 rok. To można po prostu wam przelać pieniądze na przykład na jakieś Moż, konto? Można też wesprzeć. Można yy, podarować nam 1%. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. To jest duża pomoc. Bardzo dziękujemy. Można też wesprzeć yy, finansowo przelewam na konto. Można. Yy, jeżeli ktoś by chciał, w związku z tym, że cały czas się rozbudowujemy. Czy wolontariusze też rozumiem, będą mile widziani? Wolontariusze są, tak. Też chcę bardzo wspomnieć o nich im bardzo podziękować. Przychodzą, pomagają, natomiast też przychodzą nowi jeszcze. Zazwyczaj są to. Dziewczyny, y, może bardziej wrażliwe na, zwierzę na zwierzęta, tej męskiej pomocy zawsze brakowało, ale już mamy, mamy w pomoc w po Dominika, który nam pomaga, natomiast wolontariusze ciągle dalej chcą przychodzić, natomiast musi to być pomoc taka no, regularna, my to mówimy przynajmniej raz w tygodniu, żeby ktoś się nauczył. Y, poznał te wszystkie tajniki i no, żeby ta praca była no, jakąś pomocą dla nas, nie że będzie to raz na kilka tygodni, tylko ze względu na swoją ciekawość. My też, ośrodek nie jest, y, nie można tych zwierząt pokazywać na widok publiczny, tam nie można zapraszać y, jakichś grup y, Przedszkolnych czy szkolnych, żeby to pokazywać, te zwierzęta się płoszą i musi być zachowana spokój i taka intymność dla nich. Ale cieszymy się z wolontariuszy, albo mówię, jeżeli ktoś chciałby samodzielnie, nie wiem, jakaś firma budowlana, czy budujemy mnóstwo wolier, boksów, chodniczków, Trzeba coś poprawić, tam Czyli zrobić, na różne sposoby na różne można sposoby, pomagać tak. i kontaktować. Więc bardzo dziękujemy za wsparcie, bo to tak naprawdę dzięki y, ludziom dobrej woli y, możemy funkcjonować i się, i się rozwijać dla zwierząt. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Sławku, że przeszedłeś. Dziękuję Państwu za rozmowę. Myślę, że była bardzo pouczająca. Do zobaczenia w kolejnym programie. Dziękuję bardzo.